Drodzy bracia kapłani, drodzy przedstawiciele władz sejmowych i samorządowych, nie będę wymieniał, żeby jakiś tam prawda nie było przykrości, ale są widzieli. Drodzy gości, przyjaciele naszej parafii fatymskiej, kochani parafianie, wszystko jest łaską. No bo cóż, byś miał czego, byś nie otrzymał, a jeśli się otrzymał, to czemu się kiełbisz? To głęboka prawda, wszystko jest łaską. Wyrażona jest przez moją ulubioną święto doktor Kościoła, święta Teresa z Lizji. Od Teresy uczyłem się, jak wierzyć i ufać Bogu. Wszystko jest łaską, czyli wszystko jest darem Bożej miłości. Bezinteresowej, darmowej, od wieków i na zawsze. To prawda tak ważna, że zawarte jest w katechizmie Kościoła katolickiego, który wydał za swojego życia wielki patron naszego Kościoła, święty Jan Paweł II. Teresa mówi najpierw, że wielką łaską jest życie każdego z nas, które pochodzi bezpośrednio od Boga, a On jest samą miłością i kochającym Ojcem. Każdy z nas otrzymał od Niego nieśmiertelną duszę i jest powołany do wieczności, do wiecznego szczęścia w niebie. To nasze ziemskie życie, mówi Teresa dalej, jest już pierwszym etapem wieczności, preludium, a jednocześnie egzaminem dojrzałości. No bo co z tego, żebyś cały świat pozyskał, a szkoda na duszy pomóc. Ta wielka święta zauważa między innymi, że każdy z nas otrzymał życie po to, aby zdążyć zakochać się w miłości. Każda parafia jako wspólnota wiary ma do pomóc nam w zbawieniu duszy. Jaka to wielka łaska jest więc jubileusz świętowania naszej parafii, czyli 25 lat historii zbawienia w Kościele Chrystusowym. Dokonuje się ona zawsze w Jezusie. Także tu, w naszej wspólnocie, pod szczególną czułopieką Boskiej Matki Pani Fatimskiej, która od samego początku jest proboszczem. Jak wielką łaską jest fakt, że jesteśmy pokoleniem JP2, że mogliśmy w tym czasie, kiedy on był, budować Kościół, wotum wdzięczności dla papieża Polaka, największego z rodu piastu. I wielka to łaska, że mamy tak potężnego orędownika w niebie, który się stawia za nami. Wszystko wskazuje na to, że pierwszy Kościół w Polsce 13 dni po beatyfikacji biskup Piotr Lubera 13 maja 2011 roku konsekrował ten Kościół. Niezasłużoną i hojną łaską Bożej opatrzności jest to, że mogliśmy wspólnie przeżyć tu wiele wspaniałych wydarzeń zbawczych, konsekracji, rekolekcji, misji świętych, eucharystii niedzielnej, wielkiej wspólnej modlitwy i innych wydarzeń zbawczych, jak szty, ślubu i pogrzeby, a też odbyły się w kaplicy adoracji, którą konsekrował ksiądz właśnie biskup Miłosław. Wszystko to opisuje w małej koszulce. Łaska po łasce, dziękuję Bogu, Trójcy Jedynemu i wszystkim za wszystko, parafianom, darczyńcom, przyjaciołom Pana Wicemostoro. Dzięki nim zawarte jest całe moje serce. Stąd tytuł tej książeczki serdecznie był zabrać księdza proboszcza i każdy z nas otrzyma dzisiaj tę książeczkę. Wielką łaską wreszcie jest ta uroczysta msza czynna, w czasie której Bóg, który jest miłością, nasz Pan Jezus Chrystus zaprasza nas na wielką ucztę agapę, abyśmy jeszcze głębiej poznali i uwierzyli w Jego miłość, przez to byli bardziej szczęśliwi. Wszystko przez te 25 lat było wielką łaską, dlatego ja całym sercem dziękuję za Was, za te 25 lat Bogu, który jest tak hojny i tak dobry. Polecam Was wszystkich, którzy zgromadzili bez wyjątku. I wreszcie wielką łaską jest, że przewodniczy tej mszy świętej się biskup Mirosław Ciechanowianin, jeden spośród nas. Wielką łaską jest, że dom będzie się stawiał wielkowo w naszym imieniu. I
Ekscelencję proszę o wyrażenie przysięgi dziękczynnej w intencji całej tu zgromadzonej wspólnoty, okrzepiące słowo i opóźnienie poszczególne błogosławieństwo Boże dla wszystkich. I też wdzięcznością jako biskup i jako ciekawym przyjąłem zaproszenie do Was, aby przewodniczyć Eucharystii jubileuszowej w 25-lecie parafii Matki Bożej Fatimskiej i 10-lecie Kościoła Świętego Jana Pawła II. Dziękuję dziś dobremu Bogu wraz z Wami za Waszą wspólnotę parafialną, za wszystkich, którzy tę parafię budowali duchowo i materialnie i którzy dzisiaj ją stanowią. Dziękuję dobremu Bogu za jej wieloletniego i jedynego proboszcza, gorliwie prowadzącego tę parafię od ćwierćwiecza, budowniczego kościoła i domu parafialnego, organizatora życia parafialnego. Ksiądz Jan też ma dziś poniekąd swój osobisty mały jubileusz, ponieważ 8 września 1996 roku odbył się jego ingres do tej parafii. Dziękujemy, moi kochani, dziś też dobremu Bogu za wszystkich obecnych i byłych księży wikariuszy. Wyrażamy wdzięczność za wszystkie liczne powołania do kapłaństwa, do życia zakonnego, a także do życia rodzinnego, które tu zrodziły się na tej, można powiedzieć, fatimskiej ziemi. Składam wreszcie serdeczne podziękowanie Wam wszystkim, drodzy parafianie. Tej parafii nie byłoby bez Was. Ta parafia jest dla Was, dla Waszego duchowego pożytku. 25 lat to szmat czasu, jak to się mówi potocznie. Warto przypomnieć pewne rzeczy, warto wracać do tej chwalebnej przeszłości. Początki tej parafii były ciekawe, żeby nie powiedzieć intrygujące. Bóg działał przez ludzi i przeprowadzał swój plan. Niektórzy księża chcieli, by nowo powstająca parafia w Ciechanowie była pod wezwaniem świętej siostry Faustyny. A jej profil związany, żeby był z miłosierdziem Bożym. Nie zgodził się na to ksiądz biskup Zygmunt Kamiński, ówczesny biskup Płocki. Powodem była peregrynacja figury Matki Bożej Fatimskiej, która odbywała się w diecezji na przełomie wiosny lata roku 1996. Matka Boża była również w Ciechanowie. Główne obchody miały miejsce na placu przy Farze. I nowa parafia miała być właśnie w zamyśle biskupa Kamińskiego owocem tej peregrynacji i ją w jakimś sensie upamiętnić. Okazało się to decyzją opatrznościową. Parafia, moi kochani, nie tylko rozkwitła głęboką pobożnością maryjną, ale także przez Fatimę związała się z postacią świętego Jana Pawła II. Dekretem z dnia 3 września roku 1996 powołana została do istnienia. W kwietniu następnego roku proboszcz ksiądz Jan przyniósł z Fatimy figurkę patronki Pana. Kochani bracia i siostry, w życiu i w Kościele nie ma przypadków. Od ćwierćwiecza na tej cząstce ciechanowskiej ziemi czuwa nad Wami Matka Boża Fatimska. To dobra patronka na wszystkie czasy. Jej orędzie z mocą brzmi tu na ciechanowskiej ziemi. Odmawiajcie różaniec codziennie.
abyście ogłosili pokój dla świata i koniec wojny. Nawracajcie się. Dziękuję dziś Wam za to, że to orędzie tutaj, z tego miejsca, z tej parafii rozbrzmiewa na Ciechanie i inne miejsce. Wasza parafia nie tylko rozkwitła grobową pobożnością Maryi, ale i kultem świętego Jana Pawła II. Wszak Kościół parafialny nosi jego tytuł. Jak przypomniał we wstępie, we wprowadzeniu ksiądz proboszcz, został konsekrowany 10 lat temu, 13 maja 2011 roku, przez biskupa polskiego Piotra Lutera. Ta wzniesiona, monumentalna budowa, pięknie i funkcjonalnie wyposażona, a nade wszystko sakralnie wykończona. Kochani parafianie, to jest owoc Bożej pomocy, Bożego działania, ale również dobrych ludzkich serc, parafian i darczyńców. Dziękuję Wam dzisiaj również w 10. rocznicę konsekracji tej świątyni za tę budowę sakralną. Po tej garści historycznych faktów warto zastanowić się, czym w istocie jest parafia. Dlaczego żyjący na jej terenie ludzie potrzebują właśnie jakiejś struktury parafii? Znaczenia słowa parafia, moi drodzy, należy szukać w języku greckim. Oznacza to słowo żyć w pobliżu, być sąsiadem, przebywać wśród kogoś. Parafia więc to ludzie mieszkający na określonym terenie, a parafianie to osoby, które żyją niedaleko kościoła, które są jakby sąsiadami świątyni, przy której posługują księży. Ktoś z parafii to ktoś, kto jest stąd. Więcej, kto wspiera tę parafię duchowo i materialnie. Ogromnie cieszę się, że Wasza parafia wrosła w pejzaż Ciechanowy. Wielu z Was, gdy przedstawia się innym, mówi: jestem z Fatimsku. Nikt nie wyobraża sobie naszego miasta właśnie bez tej parafii, bez dwóch strzelistych wież kościelnych na Śmiecinie. Dla mnie jako biskup umacniająca jest świadomość, że właśnie nie jesteście w tej parafii obcymi przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga. Dla wielu z Was ta parafia jest prawdziwą przestrzenią dla rozwoju życia duchowego. Te minione 25 lat jej istnienia i dobra, jakie się w niej wydarzyło, to dowody, że była potrzebna ćwierć wieku temu, że jej misja wciąż trwa i że jest potrzebna również w przyszłości. Zwłaszcza teraz, gdy niespokojne minione miesiące pandemii spowodowały społeczną, ale i duchową izolację, gdy rozpadło się wiele rodzin, grup serdecznych przyjaciół, ludzkich relacji, czy ludzi mających tę samą pasję. To właśnie w parafii możemy uodpornić się, być mądrzejszymi, nabrać sił. To w parafii uczymy się lepiej żyć. Wracamy do Boga, do Kościoła, do Eucharystii, do życia chrześcijańskiego. To dzięki parafii możemy godnie iść naprzód. Kochani bracia i siostry, kilka dni temu w Płocku zorganizowane zostało ważne, potrzebne spotkanie duszpasterskie. Jego organizator powiedział do mnie: wiedziałem, że musimy rozpocząć od adoracji Najświętszego Sakramentu,
żebyśmy wiedzieli, po co i dla kogo my się w ogóle spotykamy. I tak powinno być, moi drodzy, w każdej parafii. Księża, parafianie muszą mieć jasność, muszą wiedzieć, po co i dla kogo tu się spotykacie. Gromadźcie się więc wokół ołtarza swojej świątyni parafialnej, stojąc ramię w ramię z innymi ludźmi, którzy podobnie uważają, że centrum parafii stanowi tabernakulum z żywym Jezusem Chrystusem. Niech świętowanie jubileuszu wyciśnie dobre znamie na życiu całej waszej wspólnoty parafialnej. Nie rezygnujcie, proszę, z modlitwy, z Kościoła, z Pana Boga, bo niestety wielu dziś ma taką tendencję pod wpływem różnych wydarzeń, okoliczności, sytuacji. Bądźcie inni, nie bądźcie modni. Budźcie w sobie pragnienie życia duchowego. Gdy Jezus pyta słuchających go ludzi, czyli wy chcecie odejść, odpowiadajcie jako wspólnota parafialna, tak jak apostołowie: Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. I jeszcze jedna myśl już na zakończenie. Dobrze, że dzięki staraniu księdza proboszcza i pana Dariusza Węcławskiego powstała jubileuszowa publikacja o parafii. Odtąd staje się ona cennym źródłem historycznym i pamiątką tego srebrnego jubileuszu. Pamiętajcie jednak, kochani parafiani, że najważniejszym słowem na wasz jubileusz jest Słowo Chrystusa. On za pośrednictwem Ewangelisty świętego Marka opowiedział dziś o uzdrowieniu u poniemego. Efata, otwórz się. Powiedział do niego Jezus i u poniemego otworzyły się uszy i język. Kochani fatimscy parafiani, niech ten, który przywraca głuchym słuch, a nie bym mógł, czas parafialnego jubileuszu przyczyni się do waszej duchowej odnowy i umocnienia waszej fatimskiej parafii. Zatrzymajcie się, pomyślcie nad swoją wiarą i nad jej stanem. Serca życzę wam, jako ziomek i jako biskup, aby udało wam się nadal w tej wspólnocie pielęgnować to, co najważniejsze i charakterystyczne dla was. Szczerą modlitwę, świadectwo życia dobrego chrześcijańskiego i kult Matki Bożej Panocy. Teraz i na zawsze pozostańcie w tej parafii żywymi kamieniami. I niech Matka Boża Panocka ma was w opiece dziś i w przyszłości. Amen.